Klaster designu, innowacji i mody zorganizował w Klimkach jesienną galę mody. Było to wydarzenie, podczas którego projektanci i firmy, również łukowskie, prezentowały swoje kolekcje. Przedstawimy naszą nową kolekcję, będzie ona od razu już do kupienia. Wstawiamy do sklepu w Lublinie Galerii Olimp, także zapraszamy na zakupy. Ale co najważniejsze, dzisiejsze spotkanie jest jakby potwierdzeniem tego, co coraz częściej się słyszy, że właśnie branża odzieżowa na nowo odradza się. Także to jest takie pozytywne, że klienci uciekają z Chin, przychodzą do Polski, chcą u nas szyć. No jeszcze chcemy tylko, żeby troszeczkę lepiej płacili, ale myślę, że powoli i do tego też dojdziemy. Branża odzieżowa jest w klastrze lubelskim i to jest bardzo ważne, że będzie nam łatwiej pozyskiwać środki unijne, bo poprzez klaster są wtedy większe szanse. O klastrze opowiedziała nam jego prezes Jolanta Kozak. Klaster designu, innowacji i mody powstał w 2013 roku w czerwcu i skupia przede wszystkim firmy branży szeroko pojętej odzieżowej, czyli zarówno produkujące odzież, jak i obuwie i bieliznę. Dlaczego jesteśmy tutaj dzisiaj w Łukowie? No, powód jest bardzo prosty, ponieważ chcemy pokazać, że tuż za rogiem, po sąsiedzku, powstają fantastyczne kolekcje, fantastyczne produkty, które nadają się nie tylko do noszenia, nie tylko na ulicę, ale też na wybieg modowy, bo zaczynamy kolekcją młodego projektanta, który pochodzi z Łukowa, dla którego to będzie debiut. Po raz pierwszy pokaże swoją kolekcję na wybiegu Filip Sapierzyński. Po nim firma Niplex, znana firma bieliźniarska, firma Łuksja, również z Łukowa. Myślę, że to marka, o której w Łukowie na pewno nie trzeba już mówić, wszyscy doskonale wiedzą, ale pokażemy też projektantów z Płocka, między innymi panią Agnieszkę Bonisławską, pokażemy Anetę Michalską z Łodzi, no i zakończymy pięknymi sukniami ślubnymi również łukowskiej firmy Parizel. Thank you.
Liczymy na to, że już wkrótce spotkamy się na kolejnym pokazie mody przygotowanym przez łukowskie firmy.